W imieniu gminy żydowskiej zapraszamy na spacer po gminie oraz krótki koncert piosenki żydowskiej. O zabranie głosu poproszę panią Alicję Kołus, przewodniczącą oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej.
Panie Prezydencie, Państwo Senatorowie, Panowie Konsuli, wszyscy zgromadzeni tutaj, radni i bohater dzisiaj naszego cudnego poranka, Pan Tomasz Wierzbicki, bo od niego się wszystko zaczęło. Widocznie tak ma być, że jakaś iskierka z nieba powoduje, że pomyślimy o kimś, o bliźnim, o tych. Gdy weszłam do Bonifratów, do Ireny Sendlerowej, prosząc go, ją, pozwoliła mi nadać imię, jak kiedyś, widzicie Państwo, tą nieszczęsną naszą synagogę. Ja wierzę mimo wszystko, że zmieni się jej oblicze i będzie miejsce sprawiedliwych wśród narodu świata, naszych cudownych poznańskich Ireny Sendlerowej i jej imienia. W ten czas powiedziała mi, czy mogę dać, napisać, także podpisać jej Jolanta, który miałam przed wojną. Proszę Państwa, weszłam do niej z olbrzymim koszem białych róż. I ona mówi do przyjaciółki z Londynu, bo tam w gminie są zdjęcia, mówi: Lili, zobacz, jakbym szła do ślubu. A mówi: Pani Ireno, chciałabym, żeby te róże symbolizowały dzieci, które Pani uratowała. I zrobiła się taka piękna atmosfera i w tym momencie ona mówi: wiesz, polubiłam Cię, wróć do mnie jeszcze. Gdy wyszłam, widziałam Cię w piwnicy. Ale wiedziałam, że muszę dokonać coś, co nikt nie zrobił jeszcze na świecie. Wymyśliłam sobie Jana Lichtharda, hodowcę tulipanów z Holandii, który nadał już imiona królowej Anglii swoim cebulkom wyhodowanym królowej Holandii, Laurze Busch, Marii Kaczyńskiej. I są tutaj niedaleko od nas Państwo Szymanowscy z Gołusek, cudowni hodowcy tulipanów. Okazało się, że to przyjaciele Jana Lichtharda. I dzisiaj Irena Sendler żyje w tulipanach swojego imienia i w Poznaniu już zakwitły, w Warszawie przy w Alejce Polin. Co roku fundujemy tulipany, cebulki, które zakwitają w maju. Chcę Państwu powiedzieć, że bardzo już dziękuję za tę piękną uroczystość Panu Prezydentowi Rady Miasta, służbom wszystkim, Straży Miejskiej, wszystkim służbom, które się są w tym włączone, mediom. A dla Pana Prezydenta obiecałam, że podaruję na błogosławieństwo dla Poznania świętą księgę Tory, pięcioksiąg mojżeszowy przetłumaczony przez Izaka Celkowa. Jest to najlepsze tłumaczenie. Panie Prezydencie, te wszystkie prawa w tej świętej Torze nie błogosławią Poznań i Wielkopolskę i Polskę i niech się wszystkim nam da. Bardzo proszę.